Szanowni panowie komendanci Komendy Głównej i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, komendanci placówek Straży Granicznej, księże dziekanie Straży Granicznej, funkcjonariusze, pracownicy, szanowni goście, pragnę wszystkich serdecznie powitać i pozdrowić. Witam serdecznie zastępcę komendanta głównego, nowo mianowanego generała brygady pana Marka Borkowskiego, komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej pułkownika Mariusza Piętkę. Witam i pozdrawiam orkiestrę i chór wraz z solistką panią Sylwią Krzywdą Stołecznej Komendy Policji. Witam poczty sztandarowe. Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości na naszą dzisiejszą podniosłą uroczystość. Gromadzimy się w tej pięknej katedrze polowej Wojska Polskiego, matce wszystkich kościołów wojskowych, z okazji 20. rocznicy powstania Straży Granicznej, organizowanej przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. Wprawdzie Nadwiślański Oddział obchodzi w tym roku dopiero 7. rocznicę swego powstania. Można powiedzieć, że stąpa jak pierwszoklasista, ale tak naprawdę ma wiele osiągnięć, z których jesteśmy dumni i cenieni. Pragniemy więc podziękować Panu Bogu za wszelkie osiągnięcia, które podejmował i podejmuje nasz oddział dla dobra człowieka, któremu służy nasza formacja, w swoich rozlicznych działaniach i na lotniskach nam podległych, i w terenie, w kontaktach i współpracy z wieloma instytucjami. A wszystko to dla dobra tych, którzy są nam powierzeni, wobec których pełnimy swoją służbę, dla ochrony i bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej i Wspólnoty Europejskiej. Dziękujemy księdzu biskupowi za posłanie skierowane do funkcjonariuszy i pracowników z okazji 20. rocznicy powstania Straży Granicznej z życzeniem, aby w naszej posłudze towarzyszyły nam słowa błogosławionego Jana Pawła II. Nie lękajcie się, wypłyńcie na głębie. Niechaj słowa te będą zachętą do sumiennego pełnienia naszej służby, tak pięknej, ale jakże i odpowiedzialnej. Księże biskupie, uprzejmie prosimy o sprawowanie mszy świętej w intencji Straży Granicznej Nadwiślańskiego Oddziału, o Słowo Boże i umocnienie nas swoim pasterskim błogosławieństwem. Rzeczy równie ważnych jak posługa myślenia. Te słowa wypowiedział błogosławiony Jan Paweł II w kolegiacie akademickiej świętej Anny na spotkaniu z przedstawicielami świata nauki. Ważne słowa. Msza święta jest czasem modlitwy. Eucharystia jest dziękczynieniem. Ale równocześnie Eucharystia jest czasem refleksji nad słowem, które kieruje do nas Bóg. Są dwa stoły. Jest stół eucharystyczny i jest stół słowa. A dzisiejsza Ewangelia, bardzo bogata w treść, daje do myślenia. Wystarczy zatrzymać się na jednym zdaniu, które wypowiedział Chrystus po spotkaniu z celnikiem Mateuszem. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. To właśnie człowiekowi choremu potrzebny jest lekarz, który przyjdzie z pomocą. Pan Jezus mówi, człowiekowi grzesznemu potrzebny jest lekarz duszy. Potrzebny jest Zbawiciel. Dlatego wokół Jezusa gromadzili się ludzie święci, ale także i grzesznicy, zagubieni. A Jezus kochał każdego człowieka.
Na innym miejscu Pan Jezus powiedział: nie przyszedłem potępić, ale zbawić. Przyszedł na ziemię, aby szukać tego, co zaginęło. Więcej. Powiedział paradoksalne zdanie: większa jest radość z jednego nawróconego, aniżeli z 99 sprawiedliwych. I wielka radość, kiedy powraca syn marnotrawny do domu ojca, i wielka radość z odnalezionej owcy. Bracia i siostry, Chrystus zawsze stosował łagodne, ale skuteczne środki leczące duszę ludzką. Walczył z grzechem, ale nigdy z człowiekiem. Występował przeciwko temu, co złe, ale szanował ludzką godność. Tak oceniono jego działalność. Przeszedł przez życie dobrze czyniąc. Nie dołamał trzciny nadłamanej, nie dogasił tlącego się knotka. Postawa i działalność Chrystusa są wzorem dla wspólnoty, którą założył, dla Kościoła. Kościół powinien realizować te ewangeliczne wskazania. I rzeczywiście, Kościół działa w świecie, w którym sąsiadują ze sobą dobro i zło. Ludzie święci i grzesznicy. Kościół wynosi do chwały ołtarzy błogosławionych i świętych, którzy w sposób heroiczny realizowali ewangeliczne nakazy. Ale równocześnie idzie do więźniów, do osadzonych w aresztach śledczych, do osób, które pogubiły się i nie wytrwały w wierności danemu słowu, danemu Bogu, czy to w sakramencie kapłaństwa, czy w sakramencie małżeństwa. Idzie do osób uzależnionych, idzie do ich rodzin. Nie po to, aby potępić i wypominać grzech ich zło, ale po to, by leczyć, by pomagać. I Kościół ma ku temu środki. Po pierwsze, słowo. Kościół idzie z posługą myślenia. Jestem przekonany, że do świątyni przychodzą ludzie, którzy mają dobrą wolę. A jeżeli nawet pojawiło się zło, to dlatego, że konkretny człowiek mówił: ja sądzę, ja uważam, według mnie, moim zdaniem. A to nie były prawdziwe sądy. I dlatego, jeżeli spotyka kapłana głoszącego Słowo Boże, które daje do myślenia, pobudza do refleksji, może zmienić swoje sądy, opinie. I rzeczywiście poruszony Bożą łaską może zmienić swoje życie. To jest niezwykle ważne. Ksiądz może tylko iść z posługą myślenia. Sprawa przemiany, wewnętrznego nawrócenia jest sprawą osobistą każdego człowieka, który otwiera się na działanie Bożej łaski. Bezwzględnie drugim środkiem jest sakrament pokuty. Żeby można było zapoczątkować wewnętrzną przemianę, trzeba stanąć na gruncie prawdy. Trzeba stanąć w prawdzie wobec Boga, bliźniego i wobec siebie samego. I kiedy na spowiedzi człowiek wyznaje swoją winę, wyznaje ją wobec Boga, przedstawiciela wspólnoty, czyli kapłana, a nade wszystko tym trzecim słuchającym najważniejszym jest on sam.
pozwala, by sumienie mówiło, a on przyjmuje prawdę o sobie. I tutaj zaczyna się przemiana. Sakrament pokuty ma niesamowitą moc, ale jeśli dojrzale z niego korzystamy. I wreszcie Eucharystia to pokarm dla słabych, dający życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Kto ten chleb spożywa, ma życie wieczne. Już teraz, nie później. Bracia i siostry, ewangeliczna zasada: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, odnosi się także do życia społecznego i narodowego. W społeczeństwie też sąsiadują ludzie dobrzy i źli. Pytamy więc, jakie należy zastosować lekarstwo na zło, jego ograniczenie, jego wyeliminowanie. Po pierwsze, tym lekarstwem jest edukacja, wychowanie społeczeństwa, poczynając od dzieci i młodzieży. Trzeba uczyć człowieka, który żyje w wolności, aby stał się człowiekiem odpowiedzialnym. Edukacja jest podstawowym lekarstwem na zło. Dobre wychowanie, wykształcenie procentują podniesieniem poziomu moralnego i świadomości społecznej. Obszar zła się zmniejsza. Po drugie, niezwykle ważnym lekarstwem są czyny miłosierdzia wobec poranionych i pokrzywdzonych. Myślimy tutaj choćby o dzieciach i młodzieży z rozbitych rodzin, które są pozbawione miłości, poczucia bezpieczeństwa, które nie mają dobrego przykładu. I trzeba widzieć nieraz świętych wychowawców z domów dziecka, takich spotkałem, którzy nie mając własnej rodziny, traktują te dzieci jak własne, dając im serce, ofiarując czas, wszystko. Ale rolę leczniczą wobec społeczeństwa spełniają także formacje mundurowe, które egzekwują prawo, nierzadko stosując środki przymusu w trosce o dobro wspólne. W społeczeństwie istnieją bowiem takie jednostki, które nie chcą poddać się edukacji, które krzywdzą i szkodzą. I trzeba temu zapobiec, bo są zagrożeniem dla dobra jednostek i dla dobra wspólnego. Lekarz, nie zważając na porę dnia i nocy, niejednokrotnie z narażeniem własnego zdrowia i życia udaje się do chorych. Zatroskany o człowieka. Drodzy funkcjonariusze Straży Granicznej, patrzę na was jako na lekarzy życia społecznego. Patrole pośrodku nocy, nieraz z narażeniem zdrowia i życia, bo przestępcy stają się coraz bardziej brutalni, ich sposób działania coraz bardziej wyrafinowany, spotykacie się nieraz z krytyką ze strony świata przestępczego i niezrozumieniem przeciętnego obywatela, który nie wie do końca, jak pracujecie, z jakim narażeniem. Jesteście społeczeństwu bardzo potrzebni. I właśnie takie święto, jakie przeżywamy dzisiaj, potrzebne jest nam po to, aby sobie to uświadomić. Po to, aby przemyśleć jakość swojej posługi, która nie jest tylko zawodem, ale jest czymś więcej. Jest powołaniem. Powołaniem do troski o wspólne dobro.
I taka uroczystość jak dzisiaj jest okazją do modlitwy i refleksji po to, aby ukształtować prawe sumienie i prawy charakter, by się nie dać złamać tym, którzy są po stronie zła, ale żeby się umocnić w wierności i odpowiedzialności za dobro wspólne. Przeżywanie swojej służby, swojej pracy w kategoriach powołania daje ogromną wewnętrzną moc oraz radość płynącą z poczucia wewnętrznego ładu i zjednoczenia z Bogiem. Odwołując się jeszcze raz do tego zdania z Ewangelii, nie potrzebują lekarza ci, którzy się dobrze mają, zdrowi.